Witam wszystkich, nazywam się Mariusz Gajdzik, jestem filmowcem i fotografem i razem z moją dziewczyną Martyną prowadzimy firmę Sleek Visuals, w której zajmujemy się tworzeniem treści foto i wideo dla naszych klientów. W tym wideo chciałem się z Wami podzielić unboxingiem i swoimi pierwszymi wrażeniami z używania kamery, którą właśnie kupiliśmy, czyli Sony FX 3. Ok, zobaczmy co pierwsze jest w pudełku. Jest to karta Sony TAF 80 GB CF Express typ A. I to jest jedyna karta, która pozwala nam na wykorzystanie wszystkich trybów w aparacie. Drugą rzeczą jest dodatkowa bateria, którą PhotoPlus, którego wybraliśmy właśnie dzięki temu, dodawał darmowo do naszej paczki, tego zakupu do kamery FX3. Tutaj widzicie mnie patrzącego na fakturę za kamerę. Jest to dość droga kamera, ale na pewno te pieniądze się zwrócą przy produkcjach, które będziemy robić dla klientów. A tutaj widzicie właśnie pudełko już z kamerą. Jest to pudełko CinemaLine, wygląda trochę inaczej niż pudełka od aparatów Sony, tych do robienia zdjęć w większości. Wszystko wygląda trochę inaczej niż wtedy, jak kupowaliśmy Sony A6400 albo kupowałem moją A7R 2 jakieś 6 lat temu, więc tak jak widzicie, dość długo czekałem na upgrade aparatu czy kamery do nagrywania filmów. No ale pierwsza rzecz, którą widzimy w pudełku, jak już je otworzymy, to dodatkowy rok gwarancji. I tutaj jest fajna sprawa, bo po prostu rejestrujemy się na stronie i mamy rok gwarancji za darmo od Sony, tylko za to, że rejestrujemy swój produkt. Super opcja, na pewno będę z tego korzystał. No ale zobaczmy, co tam jeszcze mamy w tym pudełku. Oczywiście pierwsza rzecz, jaką tutaj mamy, to kabel USB do USB-C. Będzie on nam służył do ładowania, będzie on nam służył do zgrywania materiału z kamery, jeśli nie mamy czytnika. I tutaj mamy całą papierologię, wszystkie instrukcje, gwarancje i tak dalej. Na pewno warto będzie się z nimi wszystkimi zapoznać, żeby poznać wszystkie opcje aparatu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, patrzymy co tam więcej w pudełku. Wszystko jest tak dość spoko ułożone, fajnie rozmieszczone. I tutaj wyjąłem właśnie z pudełka top handle, czyli ten uchwyt górny z modułem XLR. I to jest jeden z powodów, dlaczego kupiłem właśnie FX3, a nie A7S 3, ale na pewno będę o tym więcej mówił. Zobaczymy tutaj, co jest jeszcze w pudełku. Jest to ładowarka. Też fajna opcja, że jest ta ładowarka tutaj. Przy A6400 jej nie było, był tylko kabel USB, przez który można było ładować. Tutaj mamy tą ładowarkę, więc jedną baterię można ładować w aparacie przez USB-C, a drugą właśnie w tej ładowarce. I oczywiście z tą ładowarką dostajemy też kable, kabel europejski i kabel do Anglii, czyli jakbyśmy się chcieli przeprowadzić z Martyną z powrotem do Anglii, to możemy, ale chyba nie będziemy tego robić, bo w sumie dobrze nam w Polsce, dobrze nam się wiedzie, jest spoko. No i tutaj już to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli Sony FX3. I ja jestem mega podekscytowany tym zakupem, tym unboxingiem. Pierwsze wrażenia są naprawdę spoko, naprawdę podoba mi się ten fajny kolor szary, nawiązujący do właśnie CinemaLine, do FX6 i FX9, więc no fajna sprawa, fajna sprawa. No i tak jak mówię, wszystko wydaje się naprawdę fajnej jakości. Naprawdę spoko to wszystko wygląda. Trochę te rzeczy są pochowane. Tutaj jest coś. O, jest, jest. Coś znalazłem. Jest bateria. I jest mocowanie na zimną stopkę, czyli cold shoe przykręcane do tego uchwytu górnego z XLR-em, żebyśmy mogli sobie tam coś założyć. I chyba już więcej nic nie ma w tym pudełku, więc wróćmy do baterii. Tak jak mówiłem, PhotoPlus w tym zestawie dawał dodatkową baterię, więc mamy dwie. Myślę, że dwie baterie na pewno będą wystarczające do tego, co my robimy, aczkolwiek pewne też będę kupował jakieś inne
baterie, żeby mieć ich więcej, ale na razie dwie wystarczą. Dobra, to teraz powiem wam, co myślę o aparacie. Tak jak wspominałem, wydaje się być naprawdę fajnej jakości. Ten ekran uchylany, odchylany, obracany na pewno by się przydał, jak robiłem 250 vlogów na moim angielskim kanale. Pewnie zrobię jakiegoś vloga tym aparatem, tak żeby sobie popróbować, a może w ogóle wrócę do vlogów, zobaczymy. Mamy też tutaj dwa wejścia na karty SD albo na CF Express typ A, więc możemy używać albo CF Express typ A z SD, albo dwóch SD, albo dwóch CF Express A. Więc mamy tutaj sporo opcji, możemy nagrywać na dwie karty, na jedną kartę i tak dalej. Wszystkie przyciski wydają się dość być głębokie i takie, że nie będziemy się zastanawiać, czy je nacisnęliśmy, czy nie, tylko będziemy to czuli na pewno. I aparat też wydaje się dość ciężki w porównaniu do A7R 2, której używałem do tej pory, ale to akurat jest na plus według mnie, bo nie będzie się tak telepotał, jak będę nim nagrywał jakieś rzeczy z ręki. Więc to na pewno na plus będzie dla mnie. Zresztą no to jest kamera do nagrywania, więc musi być ciężka. Jeśli chodzi o ten uchwyt z góry, wydaje mi się, że będzie wygodny. Na pewno będę starał się zobaczyć, jak to wygląda, ale tutaj pokażę wam tylko, jak go zamocować. Musimy zdjąć tą zaślepkę i tutaj kolejną zaślepkę z tej rączki, z tego uchwytu i po prostu wsuwamy sobie go w cold shoe czy tam hot shoe aparatu i dokręcamy te śruby. Wygodne mocowanie, fajnie, żeby to szybko zdjąć albo założyć. Jeżeli będziemy, nie wiem, chcieli przełożyć aparat na gimbal na przykład, to na pewno jest to szybka akcja i jak dla mnie wydaje się to być wygodne i nie wiem, dużo ludzi na ten temat narzeka, ale mi wydaje się, że będzie to dość wygodne. Może też będę to rigował z czymś, tak to właśnie wygląda. Ja uważam, że to będzie spoko opcja do nagrywania handheld. Zresztą zaraz powiem wam też o moich jakichś pierwszych odczuciach na temat tego aparatu. Właśnie do tego teraz przejdziemy. Ok, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, to naprawdę są dobre. Na pewno dobrze zrobiliśmy, że kupiliśmy FX trójkę i na pewno jest to super przeskok, jeśli chodzi o jakość z Sony A7R 2 do Sony A6400. Na plus jest tutaj oczywiście 10 bitów. To jest coś, na co naprawdę ostrzyłem sobie zęby i chciałem to mieć, bo od jakiegoś czasu zacząłem się zagłębiać w S-Log. Aczkolwiek na tych 8-bitowych kamerach Sony, aparatach Sony średnio to działa, więc robiłem S-Loga 2 z gamą Movie. A tutaj normalnie jestem w stanie robić Picture Profile 8, Picture Profile 9, więc jest naprawdę niebo a ziemia, jeśli chodzi o obrazek, zakres dynamiki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jak najbardziej na plus jest tutaj też 4K 50 klatek, 4K 100 klatek. No to jest po prostu coś, co jest bardzo często przez nas używane w jakichś produkcjach dla klientów. Zresztą zrobiliśmy właśnie dwie produkcje dla klientów z eventów i naprawdę bardzo się to tutaj przydało. Dodatkowo zrobiliśmy jeden film korporacyjny i wziąłem też aparat ze sobą do lasu, żeby sobie ponagrywać jakieś tam przebitki i inne tego typu rzeczy. Naprawdę, jakość jest super, jest naprawdę mega, mega, że można nagrywać w tym S-Logu. Zakres dynamiki jest naprawdę świetny i tak jak wcześniej wspominałem, przeskok jest nieziemski. Na pewno też jeśli chodzi o ekran odchylany, jest to super przydatne. Ja uważam, że do filmowania to jest coś, co jest bardzo dobre. Do zdjęć może nie tak bardzo, ale do filmowania jak najbardziej. Zrobiłem też parę zdjęć aparatem, więc też myślę, że do zdjęć na Instagrama spokojnie się nadaje. No i z takich jakby jeszcze rzeczy, które myślę, że są na plus, to ten moduł XLR z tym uchwytem. Też bardzo mi się to przydało na tych eventach i na filmie korporacyjnym, kiedy nagrywaliśmy audio. Było naprawdę przydatne, żeby móc to sobie tam po prostu regulować takim pokrętłem, a nie w menu aparatu i tak dalej, więc
Pierwsze wrażenia są naprawdę dobre. W danym momencie też widzicie mnie nagrywanego tym aparatem w S-Logu 3, więc to jest, jak wygląda S-Log 3, a to jest obraz już po pokolorowaniu i po tym, jak go dla was przygotowałem na YouTube'a. Nie będę tutaj przedłużał tego wideo, bo pewnie już ma z 10 minut. Na pewno będę robił więcej wideo na temat tego aparatu, tej kamery Sony FX3 i innych rzeczy związanych z filmowaniem Sony, ale też z innymi tego typu rzeczami. Więc jeżeli podoba wam się taki content, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek. I możecie też zobaczyć mojego Instagrama. Wrzucam tam dużo jakichś backstage'ów, też foty, które robię z Warszawy, ale też z różnych podróży po Polsce i po świecie. Więc warto mnie tam śledzić. Wrzucam tam bardziej na bieżąco jakieś właśnie relacje i tak dalej. I mam nadzieję, że zobaczymy się też w następnym odcinku. Na razie, cześć!